Powiem Państwu na temat trzech systemów geopolitycznych, które w tej chwili wynurzają się, czy są na świecie. Jeden jest nażarty, czy może naćpany, to jest system geopolityczny Zachodu. Drugi jest systemem postkomunistycznym i jego dwóch głównych przedstawicieli to Chiny i Rosja z odłamami. A trzeci system geopolityczny to są kalifatyści. Bardzo mi przykro, że nie mam mapy, bo pokazałbym Państwu ISIS, ta organizacja ISIS, Islamic State, ta organizacja kalifatystyczna sprzedaje czy kolportuje swoje mapy. Proszę sobie wyobrazić, że na tej mapie jest Kamieniec Podolski. Dlaczego? Taka zasada. Dar al-Islam, dach islamu i Dar al-Habr. Dom wojny. Dom pokoju, dom wojny. Tak trochę po sowiecku, prawda? Pokój w Związku Sowieckim, u proletariatu, a wojna przeciwko imperialistom. Czyli jak to Lenin powiedział, pokój chatą, wojna pałacą. I okazuje się, że wyciągnął to z islamu. Jak wiecie Państwo, obowiązująca wykładnia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest, że islam to jest religia pokoju. Na przykład nie mógłbym pojechać do Quantico, do Akademii FBI i uczyć swoje dzieci tam, żeby z Koranu. Nie mógłbym im czytać tego, nie mógłbym im zadawać. Jest to zakazane. Dlaczego? No bo w Koranie są różne, jak to się mówi dzisiaj, kontrowersyjne wątki, pokazujące przemoc, nawoływanie do masowych mordów i ogólnie rzecz biorąc oblicze Boga, który tylko osoby, które nie czytały Koranu, myślą, że jest naszym Bogiem wspólnym ze Starego Testamentu. Tak, Mohamed był natchniony, czy też otarł się o Stary Testament i religię żydowską, ale on sobie słyszał głosy na pustyni, w jaskini. On sobie takiego wyobraził Boga, którego nie rozpozna żaden chrześcijanin. Według chrystianizmu stworzono nas na podobieństwo Pana Boga. Według islamu nie ma nic wspólnego między ludźmi a Bogiem, bowiem Boga, Allaha, nie można pojąć umysłem. Nie można pojąć umysłem. Więc to jest zupełnie inne stworzenie wyższe. I jest to stworzenie wyższe, które jedynie zna jedną formę związku, relacji. Jest to podległość, niewolnictwo. Nic innego nie ma. I to nie jest podległość na ochotnika, to jest podległość z urzędu. Po prostu wszyscy, którzy są pod Dar al-Islam, czyli dachem pokoju, w jakiś sposób, bo służą, oczywiście są... Niżej, już włączam. Okej. Okay. Czy słychać cokolwiek? Tak. Czy lepiej krzyczeć niż gadać przez mikrofon? Ale to nam lepiej. O, no to dogodzę Państwu z tyłu. Zabrzmiało zbyt wysokowato. Ale małżeństwa nie będzie. Zaraz do tego zresztą wrócę. Ale zatrzymajmy się na chwilę na tym systemie cywilizacyjnym ostatnim, który wymieniłem. Znaczy systemie kalifatystycznym. Dlaczego nazywam go kalifatystyczny? Z kilku powodów. Po pierwsze, ludzie, którzy są jego największymi zwolennikami, organizacje takie jak ISIS, Al-Shabaab, Al-Qaida, czy Boko Haram, chcą ustanowienia kalifatu. W tym kalifacie rządzą oni. Oni się uważają za gazi. Dżihadi, gazi. Oni rządzą. Wszyscy inni muzułmanie mają im podlegać, a ponad muzułmanami są tak zwane ludy księgi, czyli Biblii, to znaczy Żydzi i chrześcijanie, a reszta to zupełne bydło. Dimi oznacza podległy. Chrześcijanie w takim systemie mają być dimi. Poganie jeszcze niżej.
Mówi o nich kalifatyści, a nie islamiści, żeby im nie dawać komplementów. Mówi o nich nie dżihadyści, tylko mordercy po prostu, dlatego że dżihad znaczy święta wojna. Ja to mogę nazwać Władysława Warneńczyka albo Jana III Sobieskiego, że są rycerzami krucjaty. Czy chłopaków z AKNZ. No ale nie mogę nazwać morderców masowych, którzy uprawiają terror i chcą siłą narzucić swój system. Co to jest za system? System kalifatu jest zaprzeczeniem dokładnym, zaprzeczeniem tego, co wypracował sobie przez wieki dominacji Zachód. Przede wszystkim, symbolicznie, Państwo na pewno słyszeli, niektórzy z Was widzieli, obcinanie łbów na YouTube, na internecie, palenie żywcem. Otóż jest to zgodne z Koranem i jest to zgodne z zaprzeczeniem systemu uprzednio dominującego globalnie, to znaczy systemu zachodniego. Jest to zupełnym zaprzeczeniem. Wyrazem zerwania z czymkolwiek, co wprowadził Zachód, jest coś, co jest bardziej nagminne niż obcinanie głów. Mianowicie powrót niewolnictwa. Kalifatyści mówią otwarcie, że oni chcą przywrócić niewolnictwo, bowiem ono zostało usunięte przez misjonarzy chrześcijańskich i bagnety brytyjskie i francuskie i innych kolonialistów. A co jest pieniądzem głównym w systemie kalifatystycznym? No tak, można powiedzieć, że nielegalnie sprzedają ropę, jak im się udaje. Można powiedzieć, że nielegalnie sprzedają pomoc z organizacji charytatywnych, na przykład zboże powraca, powiedzmy, do Europy czy gdzieś. Bo oni sprzedają to. I w taki sposób dostają pieniądze. Też jest prawdą, że ich zwolennicy w zachodniej Europie, czy w Ameryce Północnej, czy w Australii wysyłają im tam $50 od czasu do czasu. Oprócz tego źródłem finansowania są zamożni, wierni muzułmanie z Emiratów, z Arabii Saudyjskiej, z Kuwejtu. Ale co jest głównym commodity, towarem na terenach zajętych nie tylko przez ISIS, ale również na terenach zajętych przez Taliban, chociaż nie tak otwarcie, Boko Haram w Nigerii, w Al-Kaida, w Maghrebie, w Somalii, Al-Shabaab. Co jest głównym towarem? To Taliban i to jest zlokalizowane. Khat przemycają z Somalii do Jemenu też, ale też jest zlokalizowane. Uniwersalnym środkiem wymiany towarowej jest pani. I pani. Tak, kobiety. Kobiety. Kobiety, no dzieci do mniejszego stopnia. Kobiety są nagrodą dla wojowników. Dzieci to jest zlokalizowane głównie w Afryce do Boko Haram. Głównie i Al-Shabaab, dlatego że to są wtedy niewolnicy seksualni, tragarze i miniaturowi żołnierzyki. Ale głównie towarem są kobiety. Kobiety, które są porywane lokalnie, kobiety, które się zwabia z zachodniej Europy, bo im się nudzi, czy też szukają miłości. Jest im źle. Byłem w zeszłym roku, moja córka mi nie może wybaczyć, bo ją zostawiłem w hotelu i oglądałem sobie w Turcji. Po prostu byle kto może przylecieć sobie z Anglii, czy z Niemiec, czy z Francji do Turcji i przechodzi granicę. Państwu nie radzę, można jedynie zaufać chrześcijanom, o ile Państwo wiecie, że są chrześcijanie, niekoniecznie Kurdom, bo jeżeli to jest jakaś bandziorka, to sprzedadzą. Państwa, chcecie wizyty robić w Turcji? Chrześcijanom, powtarzam, a ich jest coraz mniej w Syrii. Kobiety są głównym towarem. Jest to wyzwanie rzucone dominacji Zachodowi, dlatego że Zachód po wielu latach
wielu, wielu stuleciach doszedł do punktu, gdzie spełniła się nauka Chrystusa, mianowicie, że każda osoba ludzka ma godność. Jak ma godność, no to lepiej nie traktować jako bydło, naturalnie komuna to zniwelowała i to samo narodowi socjaliści niemieccy. Wszystkie organizacje kalifatystyczne używają kobiet jako towaru. Ponadto mówię o nich kalifatyści, dlatego, że głównymi ofiarami w tej chwili tych organizacji kalifatystycznych, które chcą ustanowić kalifat, są muzułmanie. W pewnym momencie Osama bin Laden odmówił przyjęcia w swoje szeregi Al-Shabaab z Somalii, bo oni głównie rżnęli nie dość, że muzułmanów, to jeszcze sunnitów. Al-Shabaab notabene znaczy młodzież. To znaczy w Somalii było tyle lat wojny domowej, że właściwie cała struktura w centralnej, nie w Puntland i nie w Somaliland, ale w centralnej Somalii, wokół Mogadiszu, cała struktura klanowa i plemienna padła i są tylko małolaci. I małolaci chcą władzy. Małolaci chcą wskoczyć na sam szczyt. Jest to ruch kalifatystyczny bardzo radykalny. Jest to ruch kontrrewolucyjny, bowiem odrzuca wszystko zachodniego. Nie odrzuca technologii natomiast, tak samo jak Khomeini używał fax maszyn, żeby przesyłać wiadomości do Persji, do Iranu, i również używał kasety i nagrywał swoje kazania na kasety. I ktoś mu to wytknął, przecież to jest nieislamskie. On mówi, co prowadzi do oczyszczenia Iranu w imię islamu, jest islamskie. Podkreślam jeszcze raz, to, że oni mają nową technologię i świetnie nią opanowali, szczególnie na internecie, to nie znaczy, że oni nie są reakcyjni. To jest jeden z najbardziej reakcyjnych masowych ruchów obecnie. A pojedziecie Państwo do świata islamskiego i zobaczycie, wokół są małolaty, nastolatki. Spojrzycie, w jakim wieku są ludzie w Jemenie, w Indonezji, gdzie indziej, i większość z nich nie ma pracy. Dostaną kałasznikowa i się ich nauczy, jak być męczennikami za wiarę. Jest to siła niesamowicie radykalna i myślą, że nadszedł ich czas, dlatego że wy, Europejczycy, jesteście mięczakami. Oprócz kibiców, naturalnie, którzy im dadzą dziób, jak się da. Ale normalni, tak zwani ludzie u władzy, elity intelektualne, zupełnie nie mają pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Mojej siostry mąż był najpierw szefem Dow Jones na Azję, i potem był szefem Bloomberg. Moja siostra, oni mieszkali przez pewien czas w Singapur. I rozmawiałem, jeździłem tam na Boże Narodzenie. Wielka wyprawa, ode mnie 27 godzin samolotem. W Taipei postój albo w Narita, w Japonii. I rozmawiałem z kolegami. A koledzy Krzysia naturalnie to są typowi lewacy z Nowego Jorku albo z Los Angeles. I myślą, że cały świat taki sam jest. I tłumaczę im. Panie Rosenberg, nie można iść na spotkanie tajne z Jamiat Islamia w Indonezji. Dlaczego nie? Bo oni myślą, że pan jest Żydem i amerykańskim imperialistą i obetną panu łeb. Ale ty jesteś przykry i niedobry, nietolerancyjny. Okej. No i jeden z takich chłopaków, który pracował dla Dow Jones, pisał dla The Wall Street Journal, nazywał się Daniel Pearl. W imię tolerancji w Pakistanie poszedł na wywiad. Nie dość, że mu obcięli łeb, to jeszcze taśmę żonie posłali. I on się zdziwił, bo on przecież był obiektywnym dziennikarzem dla The New York Times. Tak, straszne. Na Zachodzie mamy śmierć zdrowego rozsądku. Stąd ci ludzie, kalifatyści, myślą, że oni wlezą wszędzie. Już mówią,
że nawet jak nie wygrają z armiami Zachodu w Europie, to oni potrafią wejść gdzie chcą, dlatego że oni demograficznie dominują. Geopolityka, o której będę mówił, nie jest tak ładnie zaznaczona, że tutaj Kamieniec Podolski i tam się kończy. Jest to pomieszana w związku z tym, że żyjemy w dobie globalnej. Przejdę teraz do omawiania pierwszego modelu, dominującego wciąż, geopolitycznego. On się składa z dyktatury przyjemności, demokracji i wolnych rynków. Oczywiście nic nie istnieje w czystej formie i mamy do czynienia też z kapitalizmem politycznym, mamy do czynienia z pozorami demokracji. Dam przykład, greckie referendum, ludzie głosują, nikt na to nie zwraca uwagi. W Danii było z dwa razy referendum dotyczące Unii Europejskiej i jeden z polityków otwarcie powiedział, będą głosować, dopóki nie zgodzi się to głosowanie z tym, co my chcemy. Dwa razy przegrali. We Francji referendum nie ma znaczenia, w Irlandii referendum nie ma znaczenia. W Kalifornii mieliśmy referendum, to była zdaje się propozycja 9 kilka lat temu przeciwko ślubom wesołkowatych. Ludzie zagłosowali i co? Sędziowie zarządzili, że jest inaczej. W tym sensie na Zachodzie zachodzą pewne zjawiska wskazujące na to, że jest kryzys cywilizacyjny łącznie z kryzysem demokracji. Coraz bardziej dominuje dyktatura przyjemności. I rekrutujący do organizacji kalifatystycznych i nie tylko mówią tak: zobaczcie, zobaczcie, co oni robią. Oni tylko odbębniają seks z chomikami i z dziećmi. To przecież jest bezeceństwo. Każdy normalny człowiek powinien się temu sprzeciwić. I taki jest Zachód. Gdy pojedziecie Państwo na przykład na Bali, to jest wyspa hinduska, hinduistyczna wyznania. To jest jedyna wyspa, która się oparła w państwie obecnym indonezyjskim dżihadowi. Wyspa obok Lombok jest wyspą muzułmańską. Ludzie na Bali są dosyć, jak to się mówi po polsku, wyluzowani. Oni widzą i wiedzą, co się dzieje, ale nie mają w sobie takiego napięcia zawiści w stosunku do przybywających tam ludzi Zachodu. Ostatnio byłem w Bali, dwóch emerytowanych urzędników Unii Europejskiej, Holender i Włoch, zasponsorowali sobie drużynę piłki nożnej ośmiolatków. Pedofile. To jak Państwo myślicie, że z sąsiednich wysp, jak to wychodzi do prasy, reagują? Na Bali 7 razy w mieście Kuta podchodzono do mnie z narkotykami, w biały dzień, bez żadnego wstydu. Wyjaśniam, w Indonezji jest obowiązkowa kara śmierci za posiadanie, handlowanie i zażywanie narkotyków. Tak się nie boją. I percepcja Was, ludzi białych, ludzi Zachodu, jest, że Wy jesteście, my jesteśmy bydłą, które sypia z dziećmi i się narkotyzuje. W trzecim świecie, bo tylko to widzą. No widzą jeszcze filmy z Hollywood, według których każda amerykańska dziewczyna jest dziwką. Co jest oczywiście... I wszyscy są piękni. Nieprawda. I wszyscy są piękni naturalnie. I to jest dyktatura przyjemności, globalizacja, demokracja i te wszystkie inne ustrojstwa, które się kojarzą z Zachodem. I to jest jeszcze jedna zona geopolityczna, która dominuje wszędzie. I te rzeczy, które się dzieją, ekstremalne, częstokroć są usprawiedliwiane, bądź częstokroć są również wywoływane tym, co się dzieje na Zachodzie. Tym, co Zachód stara się narzucić. Gdy mnie się ktoś spytał, jaka jest strategia polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w tej chwili, to jest, Departament Stanu nazywa to human rights. Human rights to dla nich są prawa wesołków. Gay rights. I proszę nie mylić wesołków z homoseksualistami. To jakiego Bóg
To jak osobę Bóg stworzył, jest jedna sprawa i nic nie można zrobić. Gej to jest ideologia. Ideologia, kolejna fala rewolucji, która idzie do nas. Pierwsza fala była przeciwko Bogu i Kościołowi katolickiemu, to była rewolucja protestancka w XVI-XVII wieku. Druga fala to była rewolucja przeciwko Panu Bogu, to było tak zwane oświecenie. Trzecia fala w XIX-XX wieku było uderzenie we własność prywatną, a teraz idzie komuna i socjalizm. A teraz idzie czwarta fala, przeciwko rodzinom. Gdy byłem młody i piękny, ja kulturowałem się w San Francisco i opowiadałem, co się dzieje w mieście mojej rodzinie i przyjaciołom. To było 30 kilka lat temu. Nikt mi nie wierzył. Ja mówię, no tak się dzieje. Właściwie nikt mi nie wierzył. W tej chwili jest to normą w każdym większym amerykańskim mieście. I nie tak, nie jest tak, że zostawcie nas w spokoju, my tylko chcemy być wesołkowaci i tam figlować razem. Notabene przeciętny wesołek w San Francisco ma gdzieś 360 partnerów na rok. Przeciętny? Nie, oni teraz mówią, że to ma być norma i tolerancja, czyli aprobata. Jeszcze niedługo dekret wyjdzie, że ja muszę się dołączyć. Taka była piosenka o zębach w Polsce, starsze pokolenie na pewno zna. Laskowika, tutaj jak byłem dzieckiem, bo ja mam zęby. Tak, proszę znaleźć ją, bo pewnie jest na internecie. Nie da się. I to jest cywilizacja dominująca. W większości miejsc. A proszę się nie martwić, Ameryka jest bardzo podobna do Polski. Też tam ludzie chodzą do kościoła, bardzo dużo. Jest taki nawet dowcip, chyba George Weigel go pierwszy powiedział, że Ameryka to jest państwo, gdzie Szwedzi rządzą Hindusami. Bo tyle jest wyznań, prawda, w Ameryce, a niestety elita jest jelita. Następny trzeci system geopolityczny jest postkomunizm. Jaki postkomunizm w wydaniu rosyjskim i postsowieckim jest, to państwo wiedzą. Bo tutaj, mimo że jesteście państwo w Unii Europejskiej, to nachodzą postkomunizmu macki. Już mówiłem wielokrotnie, komunizm, transformacja, nie demokracja, nie wolność, nie niepodległość, postkomunizm. Bowiem każdy wie, nawet taki osioł z fizyki jak ja, że jak się ciało transformuje, to zachowuje swoje wszystkie właściwości, tylko zmienia kształt. I to, żeście państwo dostali po 89. Niewolność. I proszę pamiętać, elity wtedy wcale się nie wstydziły i mówiły cały czas o transformacji. Nie mówiły nigdy o wolności czy odzyskiwanie niepodległości. To jest dopiero wymysł w XXI wieku, jak zaczęli się dołączać do pociągu Kiboli, którzy od początku się cieszyli, że może będzie niepodległa. Teraz tak. Ponieważ państwo wiecie, jak to tutaj wygląda, ja wielokrotnie o tym mówiłem, opowiem państwu o Chinach. Tak jak ISIS, który mimo, że ma ambicje globalne, trudno się spodziewać, że wyjdzie poza sferę zdominowaną przez muzułmanów i w to wliczam też Europę Zachodnią, jeżeli tak Pan Bóg będzie chciał, ponieważ Zachód, czyli Imperium Amerykańskie, ma ambicje globalne i jest obecnie globalne i we wszystkich zaułkach świata jest obecne w taki czy inny sposób. Nie znaczy, że kontroluje, ale jest obecne. To warto się zastanowić na temat ambicji postkomunistów. Otóż postkomunizm nie ma, mimo że wywodzi się z komuny i marksizmu, leninizmu, maoizmu i tak dalej, nie ma ideologii, która w tej chwili by porwała masy wszędzie. Nie ma takiej ideologii jak kalifatyzm, która by mogła otumanić i spowodować, że ludzie by się chcieli wysadzać w powietrze. Postkomunizm powoduje, że ludzie chcą kraść, ci, którzy się dołączają do komuny. Ale nie ma tak, że się ktoś chce wysadzać w powietrze tutaj we Wrocławiu. Oni by chcieli kilka budynków przejąć.
czy jakąś firmę sprzedać komuś za bezcen. W Chinach... Kupić za bezcen, a sprzedać drogo. No, jeżeli między sobą, to niekoniecznie. Co się kupuje, a potem się czeka 3 lata. Restrukturyzuje się. Tak. Bardzo podobnie, tylko bardziej patologicznie jest w Rosji. Rosja nie ma ani ideologii, ani dość siły, żeby rozszerzyć się na cały świat. Rosja chciałaby się reintegrować. Rosja chciałaby jak najbardziej sklecić imperium z powrotem. Niekoniecznie siłą, ale jak można, to dlaczego nie? Rosja tak testuje. Damy w mordę Gruzinom, zobaczymy, co się stanie. Nic? O, to fajnie. Znaczy, że Zachód to mięczacy. A ktoś da Moskalom w zęby, to o, gaspadzin, хорошо, to rozumieją. I wtedy przestają. Na trochę. Aż do następnego razu, bo oni tak lubią, po prostu jest taka zabawa, taki modus operandi. Przepraszam, alkoholu muszę spożyć. Jurajskiego. Okej. Okay. To prawda, że zaczynają eksperymentować na Estonii? Zaraz, to już dawno robią. Tak, szacuje się, że 40% w Estonii parlamentarzystów jest no takich jak w pierwszej Rzeczpospolitej, duża część elity politycznej. U ambasadora w kieszeni. A tam u oligarchów. Ale nie tylko. Proszę mi zadać pytanie za chwilę. Skupię się na Chinach. Z tego, co ja widzę i rozumiem, i obserwuję, i przyglądam się, to Chiny chcą dominować na razie regionalnie. Oni mają jakiś tam plan stuletni, Ameryka jest głównym wrogiem, nawet w pewnym momencie lat temu 10 była taka doktryna wojenna, że Chińczycy twierdzili, że są 9 lat za Ameryką technologicznie, jeżeli nakradną się dosyć technologii, to uda im się podłapać do pewnego poziomu, zbić Amerykę, tak żeby Ameryka upadła na kolana i nie przejąć kontroli nad światem, tylko po prostu się zorganizować, stać się zupełnym hegemonem regionu. Chiny kontrolują wszystkie wąskie gardła strategiczne. To się nazywa strategic choke points. Wszystkie, oprócz jednego. Tylko Gibraltaru nie kontrolują, bo Brytyjczycy są nietolerancyjni, ich nie wpuszczają. Kanał Panamski, Suezki kanał, Straits of Malacca, przesmyk malacki, wszędzie, gdzie można, są Chińczycy. Budują coś, co się nazywa sznur pereł, the string of pearls. Na razie to sięga do Sri Lanki, do Ceylonu. Ale na czym to wszystko polega? Polega to na tym, żeby pozwolić przepływać towarom w stronę Chin. Chińczycy zachowują się wszędzie tak, jak się zachowywali kiedyś biali imperialiści, tylko dużo bardziej brutalnie. Zaraz do tego wrócę, szczególnie w Afryce. A tak, to wchodzą wszędzie z inwestycjami. Nawet tutaj próbowali. Powiem Państwu anegdotę. Przyjechał jakiś komuch chiński, który był gubernatorem prowincji, małej takiej, pewnie miała ze 120 milionów ludzi. No i go wysłali do wojewody lubelskiego. Tak, usłyszeli, że to jest prowincja, no to... No musi do Lublina. Wrocław za duży na to. W każdym razie Chińczycy budują swoją potęgę w taki sposób, żeby kontrolować handel. Najpopularniejszym idolem chińskich geostrategów jest Alfred Thayer Mahon. On był admirałem amerykańskim i powiedział, powtórzył zresztą co powiedział Sir Walter Raleigh. Ten kto kontroluje linię komunikacji morskiej, kontroluje handel, a ten kto kontroluje handel, kontroluje świat. Ja nie wiem, na ile oni są świadomi tego, ale na tym etapie koncentrują się przede wszystkim na tym, żeby siebie zaopatrzać.
i starają się każdą pędź lądu wykorzystać, szczególnie regionalnie. I my się dziwimy, co oni wyprawiają na tych Spratlys czy Paracels, na takich małych wysepkach. Teraz sobie zaczęli beton lać i wybudowali na rafie koralowej wysepkę, zrobili garnizon, tam będzie lotnisko, samoloty, Bóg go wie. Po co? Po co denerwują Filipiny? Po co wszystkich innych denerwują? No po to, że oni chcą regionalnie dominować. Już dominują w przesmyku Malaka. A przez ten przesmyk przechodzi od 70 do 80% wszystkich towarów na ziemi. Jeżeli chcecie Państwo ominąć ten przesmyk, tam jest Singapur. Dlatego to jest takie kluczowe miejsce. To byście musieli pod Australią płynąć. Proszę sobie wyobrazić, ile czasu to by było zmarnowanego. Chińczycy eksploatują wszystko, co mogą. Inwestują wszędzie, w tej chwili coraz bardziej wchodzą w Amerykę Łacińską i robią to samo, co przedtem robili i dalej robią w Afryce. Mianowicie budują infrastrukturę, na przykład w Meksyku zainwestowali w koleje. Oni czasami szukają dobrej woli ideowej, bo tam były w rozmaitych miejscach rozmaite maoistowskie orientacje, w Peru Sendero Luminoso na przykład, ale na to się nie patrzą. Patrzą, kogo można kupić. I kupują. Kupują notabene wszędzie. Jakiś czas temu na Filipinach parlament głosował, żeby sprzedać komuś tam 3 miliony hektarów ziemi. Okazało się, że to były słupy chińskie. Nacjonaliści, czyli oszołomy, narodowcy się dowiedzieli i opowiedzieli o tym. Bo prasa była zbyt tolerancyjna, żeby o tym pisać. I narodowcy to wykryli. Narodowcy, którzy jeszcze niedawno demonstrowali przeciwko amerykańskiej obecności w Subic Bay. To jest, była wielka baza amerykańskiej marynarki, którą opuściły Stany Zjednoczone w ramach końca zimnej wojny. W tej chwili narodowcy filipińscy demonstrują, żeby Amerykanie wrócili. To nie tylko dlatego, że jak Amerykanie sobie poszli, to turystyka prostytucji dziecięcej poszła w górę i piraci się pokazali. To głównie dlatego, że Chińczycy się panoszą. A Stany Zjednoczone pod obecną administracją niewiele zwracają uwagi na to. Czasami deklarują rzeczy, że zwracamy się ku Azji, teraz się będziemy zajmować Azją. Od czasu do czasu pośle się jakiegoś lotniskowca, żeby się przejechał, ale to nie wystarcza. Jest w Azji mała panika do tego stopnia, że komuna wietnamska zaczęła przebąkiwać, żeby nie wpuścić Amerykanów z powrotem do Cam Ranh Bay. To była wielka baza amerykańskiej marynarki też. Chiny regionalnie napinają muskuły. Czy mam dobre wieści na tym froncie? Mam. Jest mi bardzo przykro i żałuję Chińczyków strasznie. Otóż obudziła się Japonia. Zmienili konstytucję. Teraz mogą walczyć po raz pierwszy o II wojny światowej poza granicami państwa. Nie jest to uniwersalnie popularne, bo kilka dni temu cesarz Akihito zrobił aluzję, a cesarz zwykle jest nieobecny. Taki jest system w Japonii. Jest nieobecny, jest tylko symbolem. Zrobił aluzję, że to kiepsko. Jak Chińczycy obudzili Japończyków, to będzie bardzo przykro, będzie kiru. Czy wiecie Państwo, że Japończycy nie mieli w swoim słowniku słowa litość aż do lat 20., kiedy to przynieśli te słowo misjonarze franciszkańscy na czele z antysemitą czołowym ojcem Kolbe? Nie będzie litości. Obudzili Japonię. Obudzili Japonię. Japończycy zmienili konstytucję. W tej chwili widzę jest przebudowanie lotnictwa w strategiczny sposób ofensywny. Kupili 1000 dronów. Jak Japończycy kupili 1000 dronów, należy się spodziewać, że sklonują 3 miliony i zaopatrzą w miniaturowe głowice nuklearne i Chińczycy będą myśleli, że to przemieszczają się gęsi kanadyjskie. To jest naprawdę bardzo niedobra wiadomość, dlatego że podczas prezydentury Obamy nastąpiła destabilizacja ogólnoświatowa. Rewolucja drąży kulturowa Zachód, to znaczy rewolucja kontrkulturowa drąży Zachód, a rzeczy się łamią
na całym świecie. Naprawdę, w tym sensie w Polsce jest najlepiej ze wszystkich krajów Zachodu. Notabene, jak chcę dokuczyć moim studentom, to się pytam tak. Jesteśmy w zimnej wojnie. To Czechosłowacja to co, wschód czy zachód? Zachód. Aha. Tak. A Finlandia? Zachód. Okej. Okay. A Austria? Zachód. No dobrze, ale Wiedeń jest przecież na wschód od Pragi. A Japonia to zachód? No zachód. A dlaczego jest na wschodzie? A teraz? No zachód. A Estonia? Gdzie jest teraz? Na zachodzie. A, rozumiecie państwo geopolitycznie? Po prostu są pewne cechy związane z wolnością i cywilizacją łacińską, uniwersalne, które nawet jak Japończycy przejmą, to nieważne, że udają, że to jest wszystko atrapa w Japonii, są pewne cechy, które stanowią o tym, że możemy powiedzieć, że Nowgorod Wielki, zanim go zniszczył jako agentów polskich, jako agentów Rzeczpospolitej Iwan Groźny, to Nowgorod Wielki był Zachodem. Bo mimo prawosławia bizantyjskiego i tych innych spraw, była to wolna republika. Wolność stanowi o tym, co jest Zachód, a co nie. Czyli też możemy sobie zadać pytanie, co z polityczną poprawnością w Europie Zachodniej i o ile wolny jest Zachód? I jak to wpływa na geopolitykę? Są trzy systemy. Jeden jest wciąż dominujący. Drugi jest obroną interesów zdobytych w czasie rewolucji bolszewickiej i jako rezultat rewolucji bolszewickiej. A trzeci system jest to potężna kontrrewolucja oparta na nowoczesne środki, szczególnie masowego przekazu i media społeczne. Jest to kalifatystyczna kontrrewolucja. Polska znajduje się w takim świecie. Wiem, że większość ludzi w Polsce, nawet tych, którzy są zainteresowani, żyje w zawirowaniu, bo mają tyle problemów własnych i tyle rzeczy, z którymi muszą się zmagać, że nie ma mowy odejść na krok. Widziałem się z kimś, w którym wielu Polaków pokłada nadzieję. Ja spytałem się o coś, co powinno być zrobione, moim zdaniem, czyli przygotować się do przejęcia władzy w razie zwycięskich wyborów. I mi powiedziano, a kto by miał czas planować? Czyli znowu bieżączka. Żeby sprostać wyzwaniom, trzeba mieć kogoś, kto się właśnie takimi rzeczami też zajmie. Nie tylko gadać jak ja, tylko robić. Dlatego, że nie jesteście państwo bezradni w tej sytuacji geopolitycznej, jaka jest. Zbyk Brzeziński powiedział wam wprost. 3 miesiące Polska się potrzebuje bronić. 3 miesiące. Zanim ktokolwiek tu przyjdzie na pomoc. Gdzie jest broń nuklearna? To Polska musi mieć. Gdzie są cyberwojownicy? Polska myśli o tym, żeby kupować rakiety, czasami strasznie drogie rakiety. Średniego zasięgu. Co będzie, jak wystrzeli Polska ten swój mały arsenał? Proszę pamiętać, że teraz każda rakieta to komputer. Polska ma mało latów, którzy się, część z nich, starszych braci czy rodziców, znalazła się w Seattle i pracują dla Microsoft. To są głowacze. Można zrobić hack rakiet, które lecą do Polski. Nawet można tak spowodować, bo widziałem, że drony czy rakiety zawrócą i polecą gdzie indziej. Na przykład do tego celu, z którego zostały wystrzelone. W to inwestować, w głowy, żeby sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Naprawdę nie jesteście państwo bezbronni. Wystarczy chcieć. Chcieć. Takie jest przysłowie amerykańskie. Where there is a will, there is a way.
mówi się oczywiście w sposób wulgarny, ale ze względu na to, że nie chciałbym, proszę sobie wyobrazić, jak ktoś ma wolę, to znajdzie sposób. Jeżeli nie będziecie Państwo mogli liczyć po tym razie znowu na tych, których Państwo wybierzecie, to powinniście Państwo wybrać siebie w samoobronie. Dziękuję bardzo. W trzech systemach wiodących w świecie, ten trzeci kalifatystyczny, ale nie wspomniał Pan, nie pokazał jak gdyby fundamentów, z czego to się wywodzi. Czy przypadkiem fundamentów nie stworzyła sama Europa, dopuszczając Chomejniego do władzy i pomagając wprowadzić państwo islamskie w Iranie, które było swego czasu bardzo cywilizowanym krajem w tej części świata? O, to bardzo dobre pytanie. Ktoś mnie spytał, ktoś mi powiedział, no nie ma co ukrywać, że Stany Zjednoczone sfinansowały ISIS. No, Stany Zjednoczone sfinansowały ISIS w taki sposób, w jaki zrobiły Stany Zjednoczone z Talibanem. Mianowicie, podczas wojny z Sowietami w Afganistanie była zasada, którą do dużego stopnia Stany Zjednoczone przestrzegały, że wszelka pomoc musi iść przez wywiad wojskowy pakistański. A wywiad wojskowy pakistański brał pomoc łącznie z pieniędzmi i dawał swoim faworytom. Nie dawał koniecznie komuś, kto się na przykład ludom północnym Afganistanu nie dawał, dawał Pasztunom, z którymi są spokrewnieni Pasztunowie w Pakistanie. Podczas wojny w Iraku, strasznej wojny, niepotrzebnej wojny, która zdestabilizowała, bo oprócz tego, że Zachód pomógł, nie tylko Europa, ale i Stany Zjednoczone, bo tam dr Kissinger nieźle działał w tym celu, nie tylko w Persji, ale gdy jest ogólnie destabilizacja, podczas wojny w Iraku nastąpiła taka sytuacja, że żeby przekupić szejków oraz miejscowych szefów klanów, Stany Zjednoczone, CIA dokładnie, dawała pieniądze, żeby ich wyciągnąć z przymierza taktycznego z Al-Kaida. Jak poszły na to pieniądze i poszły pieniądze na milicje lokalne, sunnickie, to część z tych milicji potem transformowała się w to, co nazywamy ISIS. Jak Państwo pogrzebią, z tych Państwa, które to interesuje, zobaczycie, że część z najlepszych organizatorów tego państwa islamskiego do niedawna była laickimi narodowymi socjalistami militarnymi. Na przykład ich szef wywiadu to był pułkownik wywiadu lotnictwa Saddama Husajna. On wcale nie był żadnym kalifatystą. Po prostu jak się nie ma pracy, to się wchodzi w struktury i potem się jeszcze jest zdenerwowanym i nabiera się radykalizmu, szczególnie jakąś zabiją rodzinę. Człowiek, który organizował nielegalną sprzedaż ropy, również wywodzi się z sekularnych, z laickich kręgów. Tak, przez to, że Zachód nie dopilnuje rzeczy rozmaitych, to dzieją się rzeczy niedobre. Kwestia jest taka, czy Zachód ma obowiązek być wszędzie i wszystko wiedzieć i we wszystko się mieszać, bo jeżeli na przykład Ameryka tak robi, czy stara się robić, to zwykle wychodzą idiotyzmy. Ci kretyni z Departamentu Stanu wmieszali się w Egipt i obalili fajnego dyktatora, Mubaraka, który nie podskakiwał. I o mało nie mieliśmy kalifatystów, czyli Bractwa Muzułmańskiego, teraz jest Al-Sisi, który jest, no to jest naserowska wersja Ataturka, czyli z dużą dozą islamu na pokaz, bo Ataturk nie miał nawet islamu na pokaz, a ci mają. Stany Zjednoczone robią takie idiotyzmy, że to się nie mieści w głowie. I to zależy wszystko od ekipy, czy też również koterii wewnątrz imperialnej biurokracji. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wysyłano raporty z Iranu przed kontrrewolucją Chomeiniego w 79 roku, w żadnym ze sprawozdań Departamentu Stanu ani CIA nie pojawiło się słowo islam.
oprócz w jednym. Napisał je Gracjan Jacewicz. Dwa, pułkownik emerytowany, oficer CIA, szef stacji CIA w Iranie. Gracjan, mojego przyjaciela ojciec, napisał, stąd to wiem. I napisał, że idzie fala islamu radykalnego i Chomejni na niej wjedzie. Ponieważ Zbyk Brzeziński i prezydent Carter zignorowali to, Gracjan Jacewicz zrezygnował w proteście i wrócił do domu. Jego następca został wzięty jako zakładnik. A jego zastępca nigdy nie splamił się słowem religia. Dlaczego? Otóż większość elity amerykańskiej to Szwedzi, powtarzam. To znaczy oni naprawdę, naprawdę uważają, że tylko durnie, czy tacy malutcy jacyś chodzą do kościoła. Czy w ogóle mają wiarę. Jak nie mają wiary, jak ich orientacja jest materialistyczna, czy to libertyńska, czy też marksistowska, nieważne. Jak nie mają wiary, to myślą, że w ogóle to nie istnieje. Bo przecież jakby Stany Zjednoczone były rządzone przez konserwatystów, to byśmy mieli atasze religijnych wszędzie. Bowiem co najmniej 2 miliardy czy 3 miliardy w sondaży wychodzi na świecie ludzi, mówi, że wierzą w jakąś większą istotę. Nie, oni mają atasze od praw wesołków, mają atasze na przykład od związków zawodowych. Ale nie ma religijnego atasze. Dlaczego? No bo jest rozdział między państwem a religią, czyli w tej chwili wojujący ateizm staje się i antychrystianizm staje się główną ideologią w Departamencie Stanu. Kiedyś mnie poproszono o analizę analizy. Dziwnie brzmi. Zostałem zaproszony na lunch, ja nie mam certyfikatu bezpieczeństwa, więc pokazano mi coś, co wyprodukowało, to się nazywa FIBIS, Foreign Broadcast Information Service, teraz to jest Open Source Center. I to był raport na temat Radia Maryja. A ja mówię, to jest plagiat z Urbana i Michnika. Ściągnęli, przetłumaczyli z internetu. No i tak ze smutkiem ci oficerowie pokiwali głowami, mówią, a to kolejny biurokrata w CIA napisał. Za 3 miesiące wyskakuje podobny raport z Departamentu Stanu. Jeszcze bardziej wściekły. No, zadzwoniłem do przyjaciela, który jest w Departamencie Stanu, jeden z niewielu konserwatystów, i się go pytam, ty, słuchaj, kto to zrobił? On mówi, to musi być Poland Desk, Polish Desk, to znaczy sekcja polska. No i się dowiem. Odzwoni, mówi, słuchaj, to marksistowska lesbijka napisała. Ja powiedziałem, jak taki autor, to czego się można po tym spodziewać? I w jaki sposób Stany Zjednoczone, jeszcze raz powtarzam, mogą zrozumieć świat, jeżeli ci, którzy się dorwali do władzy, są prymusami selekcji negatywnej, rewolucji kontrkulturowej z lat 60. To są ludzie, którzy są w tej chwili u władzy. Ta stara elita WASP jest w getcie, w ogóle się trzyma pieniądze, bo tam nie było krwawej rewolucji, w ogóle się sprawami nie zajmuje. Jedna z takich moich dobrych znajomych była za prezydenta Reagana ambasadorem w Szwajcarii i ona jest z rodziny Rockefeller. Powiedziała mi, my to już nawet nie kontrolujemy listy członkowskiej klubu tenisowego w West Palm Beach. Nic, po prostu. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak była stara elita, to biurokracja była mała i ci ludzie, którzy służyli, ich było na to stać, więc nie musieli kraść. A również przychodzili merytorycznie przygotowani do tego. Znali języki, byli po szkołach, a niektórzy nawet nie po szkołach, ale ponieważ byli zamożni, to podróżowali. W tej chwili nic takiego nie ma. Nastąpiła urawniłowka wszędzie. W imię egalitaryzmu jest dyktatura miernot w biurwie amerykańskiej. U nas również. No, kolejne pytanie. Wszędzie na zachodzie, ale nie w ISIS i nie w Chinach. Jestem związany trochę, no tak powiedzmy, z West Point. W tej chwili komendantem West Point Akademii Wojskowej jest mój przyjaciel, który był moim studentem. Jakbym wiedział, że zostanie generałem, to bym był dla niego nie milszy. Wszyscy chłopaki z wojska mówią i dziewczyny mówią dokładnie to samo. Dajcie nam wygrać jakąkolwiek wojnę. I to jest prośba do polityków.
Środki są, jakby się chciało, to by można było. Na przykład, podczas wojny z Irakiem jeden z moich przyjaciół był komendantem bazy. I on sobie dosyć szybko stworzył listę, kogo trzeba pożegnać. A ja się spytałem, czy mógłby załatwić tą, czy mógłby po prostu wyczyścić tę część prowincji, którą kontrolowała jego baza. On mówi tak, kłopot polega na tym, że my nie jesteśmy Niemcy, ani Sowieci. Bo tutaj by trzeba było wyrżnąć tak na jednego kalifatystę z 15 osób. Bo oni się chowają wśród ludności cywilnej. Także technicznie wszystko jest możliwe. Środki są, pieniądze są. Są też tacy, którzy by dokopali bardzo chętnie. Ale system Zachodu jest samoparaliżujący się. Poza tym, moim zdaniem, ja nie lubię, jak moi studenci giną, więc ja nie lubię wojny. Wojna powinna być z pełną ostatecznością. To jest naprawdę straszna rzecz. Nie wiem, czy Państwo widzieli kiedykolwiek pole bitwy. To jest po prostu śmierdzi, pobojowisko, leżą jakieś szmaty, nie wiadomo, że to nawet jest, to po prostu to jest straszne. Trzeba wojny unikać, chyba że trzeba wstać i komuś dać zęby. To jest ostatnia, ostatni ruch. Wojna oznacza failure of all the tools of statecraft, czyli niezadziałanie wszystkich innych narzędzi sprawowania władzy. Czyli brak kompetencji. Lepiej, żeby wojny nie było. Ale można to załatwić. Najlepiej by było załatwić tak, jak można było załatwić Saddama Husseina. To znaczy znaleźć kogoś, kto by go walnął i inny dyktator by przyszedł. Bardzo trudno mówić w takich państwach, w trzecim świecie, w innych kulturach o demokracji. Samorządność Rzeczpospolitej rosła od dołu, od wiecy i od innych tradycji przez setki lat. W takich miejscach jak Indie, które są największą demokracją świata, głosowanie i cały proces nie wygląda tak jak gdziekolwiek na Zachodzie. Mimo że tam miliard ludzi jest obywatelami. Można załatwić ISIS, ale woli nie ma. Po prostu nie ma. Poza tym zawsze sobie trzeba zadać pytanie takie. Załatwimy ISIS i potem co? Ja patrzyłem, co robił Izrael w Syrii. Natychmiast wysłali siły specjalne, żeby jeszcze bardziej zamącić, jak się zaczęła wojna domowa. Pod pokrywką. Dlaczego? Bo jak Liban był w ogniu, to się odczepiali od Izraela. Im gorzej gdzie indziej, tym fajniej dla Izraela, bo Izrael jest otoczony. Izrael mącił. Dlaczego mącił? Bo się boi. Arabowie się mogą potykać tyle razy, ile chcą. Jak się Izrael raz potknie, to im podetkną gardło, będzie koniec. Boją się. To też trzeba zrozumieć. I pytanie jest takie, jak rozwalimy ISIS, co wchodzi? Kaddafi padł i co dalej? Edmund Burke napisał w swoim o refleksji o rewolucji we Francji coś takiego. Czy mam pogratulować szaleńcowi, że wyrwał się z wariatkowa? Czyli może raczej najpierw sprawdźmy, co to za rewolucja we Francji, co tam oni chcą z tym robić, zanim się ucieszymy, że ktoś lata z szablą po Damaszku i krzyczy wolność. Bo ta wolność to bynajmniej nie jest wolnością sarmacką, ani żadną inną, jakie państwo byście rozpoznawali. Proszę sobie wyobrazić, że idioci z Departamentu Stanu myśleli, że jak się Mubaraka obali, to hip-hopowcy będą u was. Zachód będzie. Można być tak głupi. Można, bo nie poznał pan amerykańskiej dyplomacji jeszcze. Jeden, to panu powiem coś takiego śmiesznego. Oficer CIA, będąc na urlopie w Rosji, ciężko zachorował i te durnie odmówiły mu ewakuacji z Departamentu Stanu. Można właśnie być. A jak pan chce jeszcze większy dowcip, to wchodzi chodzisz generał, szef archiwów KGB, do ambasady
amerykańskiej, im pokazuje, kim jest i co ma, i go popędzili. Musiał biedak jechać do Estonii Brytyjczykom. I dzięki Bogu, że dziewczyna, która go przyjęła w konsulacie, była po historii na Oksfordzie, więc zobaczyła jakieś wycinki z papierów, które on ukradł. Powiedziała: o Jezus Maria, i teraz Amerykanie muszą odkupywać od Brytyjczyków, bo całą ciężarówkę wywieźli. To był nieznany dysydent, który kopiował ręcznie od lat 60. najtajniejsze papiery. To było pierwsze źródło obolku, proszę Państwa. Tak, facet się nazywał Mitrochin. Mitrochin. Wywalili go ci z Departamentu Stanu, z ambasady. Było pytanie, czy republikanie... W Rosji.